W tym najbardziej radosnym dniu w ciągu roku. W tę piękną uroczystość Zmartwychwstania wstania pańskiego, Kościół daje nam do lektury Ewangelię według Świętego Jana, rozdział 20, wersety od 1 do 9. To oczywiście opis Wielkanocnego Poranka i zdarzeń, które w tym dniu miały miejsce. Maria Magdalena, stwierdziwszy, że grób Jezusa jest pusty, biegnie do apostołów i opowiada im o tym, co zobaczyła. Piotr i Jan spieszą do grobu Zbawiciela. Jan dociera pierwszy jednak, że boi się wchodzić do środka. Pierwszym, który wchodzi do pustego grobu Jezusa, jest apostoł Piotr. Kluczowe dla mnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii brzmi Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył. Jan, zobaczywszy pusty grób Zbawiciela, uwierzył, uwierzył w jego zwycięstwo nad śmiercią, uwierzył w jego zmartwychwstanie. A czy ty, bracie i siostro, wierzysz w to, że Jezus naprawdę zmartwychwstał? Gdy o tym myślę, przypominam sobie książkę, do której lubię wracać. Jej autorem jest Paul Meyer, a książka nosi tytuł Oścień Śmierci. Opowiada historię archeologa, który podczas wykopalisk w Ziemi Świętej. Odnalazł grób wykuty w skale, a w nim szkielet około 30-letniego mężczyzny zmarłego po ciężkich torturach. Wszystko wskazuje na to, że ów archeolog odnalazł grób Jezusa, a co za tym idzie, że Jezus nie wstał. Wkrótce informacja ta obiega światowe media, wywołuje popłoch, zwłaszcza wśród ludzi kościoła. Nie zdradzę, jak ta książka się kończy, by nie odbierać radości lektury. Natomiast wymowa jej pokazuje. Że bez Jezusowego zmartwychwstania świat i nasze życie nie miałyby sensu. Dlatego, bracie i siostro, zadaj sobie dzisiaj pytanie: czy naprawdę wierzysz w zmartwychwstanie Jezusa? Tutaj, ksiądz Mieszko. Jeśli podoba Ci się ten odcinek, prześlij link do znajomego, a potem wróć tutaj i posłuchaj go do końca. Wiesz dobrze, że co roku w okolicach Wielkanocy w mediach pojawiają się informacje o odnalezieniu kolejnego rzekomego grobu Jezusa, o fałszowaniu Ewangelii itd. itd. Jeżeli wierzysz, że Chrystus zmartwychwstał, to nie straszne ci będą takie czy inne sensacje czy nowinki. To Twojej autentycznej i szczerej wiary nie zagaści najlepszy nawet archeolog czy najbardziej zatwardziały ateista. Ale jeśli wierzysz, Zadaj sobie w tym dzisiejszym uroczystym dniu kolejne pytanie, czy jesteś świadkiem zmartwychwstałego Pana, w którego wierzysz. Maria Magdalena nie tylko stwierdziła, że grób jest pusty, ale poszła i apostołom o tym powiedziała. Niewiasty i apostołowie nie tylko opowiadali o swoim spotkaniu ze zwycięzcą śmierci, ale oni prawdę o spotkaniu z Nim potwierdzili poprzez swoje świadectwo życia. Dlatego czcimy ich dziś jako świętych. Jeżeli wierzysz w zmartwychwstanie Jezusa, musisz o nim świadczyć w sprawach codziennych, bardzo prozaicznych. Każde uklęknięcie do porannej i wieczornej modlitwy to pozdrowienie Chrystusa, który nie umarł, lecz żyje na wieki. Każda msza święta niedzielna to spotkanie ze zmartwychwstałym, bo przecież każdy dzień Pański jest wspomnieniem jego zwycięstwa. Każda spowiedź to zanurzenie się w źródle łaski, jakie on. Zwycięzca śmierci swoim wielkanocnym triumfem nam wysłużył. Każdy gest życzliwości w stronę drugiego człowieka jest jak znak pokoju, który zmartwychwstały Pan przekazał apostołom w wielkanocny wieczór w Wieczerniku. Jeżeli wierzysz w zmartwychwstanie, to musisz świadczyć o zwycięzcy śmierci wobec ludzi, których spotykasz. A świadczysz w prostych rzeczach radując się swoją wiarą w Pana i umiejąc do tej wiary się przyznać. Dziś w tę radosną uroczystość życzę Tobie i sobie, byś był autentycznym świadkiem zmartwychwstałego Pana, bo Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja!